Marsel pomiędzy Gostynem a Płockiem. Tutaj, z tego co wiem, tutaj w tym miejscu rok temu została dokonana zbrodnia, morderstwo. Prokuratura tutaj stwierdziła, że to były zwłoki Litwina. Polski chłodnik, zypa rybna, toksańska, supa z pieczonych pomidorów. Proszę. AP przy obsłudze maszyn do zmywania naczyń. No, super. Przejdzie? Przejdzie. Dobra. Ktoś tutaj już coś poruszył. No wchodzimy teraz na pierwsze piętro. Parter już zwiedziliśmy, była tam sala bankietowa, restauracja, dwie recepcje. A tu pewnie mamy pokoje gościnne. O, patrzcie, jaki jeszcze ładny dywan. Tak więc to jeszcze raz powtarzam, bardzo dziękujemy tutaj fanowi, który nam to miejsce podesłał. Naprawdę jest super tutaj. Jakbyście mieli jakieś miejsca ciekawe, to śmiało nam wysyłajcie. Postaramy się jak najszybciej to zwiedzić i nagrać dla Was materiał. Mamy korytarz. To pewnie jakiś pokój, dokładnie. Łazienka. Kolejny pokój. No, tych pokoi trochę tu będzie na pewno. Łazienka, prysznic. Dywan, w ogóle tu ładne dywany bardzo mają, takie mieli. No, jak widzicie, to jeszcze budynek się ciągnie. To jeszcze jest nie wszystko. Słuchajcie, ja tutaj jestem w tych pokojach tutaj hotelowych. Tu jest na strych wyjście chyba, wiecie? Tak. To są schody na strych. Czyli to tylko jest hotel, parter i piętro. Słuchajcie, tutaj jest wejście na strych, są schodki takie. No właśnie, a tam właśnie też było, ale nie było. A tutaj coś jest, nie wiem czy tutaj, na pewno by wszedł jakoś, nie? Tutaj pomału. Kolejny pokój. Łazieneczki. Tutaj goście sobie spali. Tutaj coś mamy. A, to jakiś pewnie regulamin. Dokładnie. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami artykułu 846 i 852 Kodeksu Cywilnego. Dobra. Myślę, że na ciebie. Myślę, że na nic nie będzie. No nawet się sikasz? A tu kolejne jakieś pokoje, czy jakieś... Nie. Nie wiem, czy jakaś szatnia była, czy coś. Tu nie ma. Kolejne porywane kable. No słuchajcie. Naprawdę miejsce jest, no super. Co będzie, popróbujecie wejść? Nie, pójdę, daj spokój. No dobra, to idziemy dalej. Kontynuujemy tutaj po pierwszym piętrze wyprawę. Jakiś przeciąg. Kolejne pokoje. A. Przeciąg. Yeah. O, tu właśnie była ta winda. Same pokoje, pozostałości po pokojach, nie? Już dużo tutaj nie ma takich rzeczy. Pokój z łazienkami. Tak. A to tylko jeden poziom, nie ma drugiego piętra, jest od razu strych już jest, nie? Ale i tak budynek jest duży, naprawdę. No właśnie tam pocykaj. Tak, to na pewno tutaj też byli jacyś ludzie i pozabierali jakieś tam ważne rzeczy, jakieś tam wartościowsze. No to tam przeciąg jest, tam przeciąg. Tam puka. Tak. Nie, to nic nie ma już. Ktoś tutaj coś kombinował, widać. Co to? Płyta LG. O, tu jakieś... Kolejna źleczka. A co ty byś tu innego chciał? Pokoje takie, widzisz, na te dywany bardzo ładne, co powiem szczerze. Dywany to ładne. No wcale bym się nie zdziwił, gdyby ktoś po te dywany się pokusił, jakby była taka możliwość. Jestem w szoku, że jeszcze te hotelowe nawet. Myślę, że... Czekaj, no i tam chyba. Nie, tutaj możesz nagrać. A wy już tam byliście z lewej? Tutaj tak. Dyki będzie jeden. Na dole to były lepsze. Tam było jeszcze resztki pizzy. Gdzie? Na dole. O. Zapchane były pizzy. Ściany to jeszcze w drugim stanie drzwi. Urbex Moją Pasją. W pokoju 108 macie dowód osobisty. W lewo. Z 2010 roku. Tu? Pawlak, nie, w lewo. Pawlak jakiś. A zaraz. Tu? Czy tu? Tu, no to w lewo. Tak? A jest rzeczywiście coś tutaj. Czyjś dowód. Jakiś dokument. Wirtualna polska poczta. Ktoś tutaj coś musiał zamówić i wiesz, dał screen dowodu osobistego. No super. Dobra. Ktoś coś zamówił pewnie, wiesz, tutaj do pokoju albo coś zgubił. I tyle. Szkoda, takie coś. Myślałem, że jest jakaś kabina prysznicowa rozebrana. Ktoś sobie zagarnął pewnie. Co? Tu macie CV ładnej laseczki. 83 rok produkcja. Dane jej wszystko jest elegancko. CV? Można dzwonić na telefonie. Dobra, nie dostałaś po mnie do hotelu. No rzeczywiście, tutaj coś mamy. Ktoś tutaj się może chciał dostać właśnie, jak mówicie, do hotelu. I CV zostało. O, proszę bardzo. Tutaj schody są, kolejne jakieś zejście na dół. Tutaj jest o. Właśnie ten o tym hotelu. A to chyba jakaś biura była. No, o, proszę bardzo. Książka. Zarobić milion idąc pod prąd. Jakub Bebączek. Ktoś tu sobie czytał jakieś książeczki, jak być milionerem. Możliwe, że tutaj coś jakieś było na piętrze. O, a to jakaś karta, jakaś jest, nie wiem, czy to gości coś z jakiejś rekoliny CV. Ale zobaczysz, że Praga ma są alkohole. Patrz, Tyskie, Carver, Kasztelan. No tu jest ten menu w restauracji. Pokój jednoosobowy z wyżywieniem, śniadanie i kolacja 150 zł brutto. Pokój dwuosobowy z wyżywieniem, śniadanie i kolacja 220 zł brutto. No i tu jest menu ogólnie, co posiadali. Paragony są z 2012 roku. Paragony. 2012 rok. No to tak mniej więcej, o, kolejne jakieś CV, dokładnie. Restauracja numer 7. No tych paragonów tutaj, powiem, dużo jest. To są wszystko w ogóle te menu. Tutaj lunchtime, dwie zupy do wyboru, formacja u kelnera. Cena zestawu 30 zł. Dania dla dzieci. Rosołek z makaronem, pomidorowa z ryżem. 8,8 zł. No to takie ceny standardowe, tak jak w hotelach. Śledzik. Zupy, tradycyjny rosół, no 11 zł, 14 zł, 16 flaki. A to są same CV, same. Możliwe, że tutaj ktoś chciał do pracy, wiecie, tutaj przyjść, nie? To jest biuro. makarony, miks pierogów, pierogi z serem, spaghetti bolognese. Szkoda. Katarzyna Kamer. 91, Łukasz. 91. Tylko nieładna. Tak, te same CV. No tutaj jeszcze jakieś informacje na temat hotelu. O, tak, tu musiało być jakieś biuro albo coś. Same papiery, same sterty CV, tych paragonów, no informacje na temat hotelu. No i same menu, oczywiście. Restauracje to było. Ale już nic nie było po prostu, nie? Nie. Nie, tam już... Tam to działa, nie? Na pewno był sprawdzał. Tak więc tutaj, no kochani, pierwsze piętro z pokojami tutaj dla was zwiedziliśmy. Kolejne CV? Co, ludzie może chcieli do pracy przyjść, wiesz, jednak to było takie miejsce dość ciekawe wtedy. Jako kelnerka czy jako recepcja. Magia. A tak więc hotel nas tam zaprasza, żebyśmy tutaj weszli. To nie byliśmy. O, proszę bardzo. No dobra, tak więc kochani, co? Jesteśmy tutaj na zewnątrz. Wszystko tutaj, co możliwe, zobaczyliśmy. Byliśmy właśnie tutaj w hotelu Marsel. Pomiędzy Płockiem a Gostyninem. Dziękujemy wam tutaj wszystkim za uwagę. Trzymajcie się, cześć.